Panie Marszałku, Wysoka Izbo, kondycja Telewizji Polskiej jest bardzo zła i to nie chodzi tylko o kondycję finansową, która jest rzeczywiście dramatyczna, ale również o sprawy programowe. O tym przed chwilą mówił pan poseł Piątkowski, o tym bardzo wnikliwie i profesjonalnie mówiła pani poseł Kruk. Drodzy Państwo, do wybielania Niemców dodałbym jeszcze problemy natury aksjologicznej. Telewizja publiczna ma problemy z realizowaniem misji i realizowaniem ustawy. Tam, przypomnę, jest wyraźny zapis o wartościach chrześcijańskich. Tymczasem do telewizji publicznej zaprasza się na przykład osobę mającą związki z satanizmem, mówiąc łagodnie, jako jurora bardzo prestiżowego programu dla młodzieży. W tym samym czasie po raz pierwszy w historii nie ma na przykład transmisji z orędzia Ojca Świętego na Światowe Dni Młodzieży. Pierwszy raz od 1989 roku takiego orędzia za rządów tej władzy nie było. Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, zachwalając to, co się dzieje teraz w telewizji, mówili o tym choćby, że z powrotem jest ta telewizja. Przepraszam bardzo, ale wcześniej też był ta telewizji, tylko był on nacechowany wartościami patriotycznymi skierowanymi do młodzieży. No, postacie Inki, rotmistrza Pileckiego, to było to, co można było obejrzeć w teatrze telewizji jeszcze kilka lat temu. No i wreszcie dyskryminacja mediów katolickich, dyskryminacja katolików. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji najwyraźniej nie reaguje na głosy Polaków. A przypomnę, że naród jest tutaj największym zwierzchnikiem Rzeczypospolitej. 2,5 miliona podpisów, ponad 150 demonstracji. Czy to ma wpływ na decyzję Krajowej Rady? I Państwo mówili przed podjęciem decyzji, że będzie telewizja naziemna, cyfrowa, to będzie dywersyfikacja, jeżeli chodzi o program i o właścicieli. Tymczasem właściciele ciągle te same nazwiska. No i program również jednoznaczny na prawie 20 stacji telewizyjnych, żadnych katolickich. Czy na tym polega ta dywersyfikacja? Dziękuję.